We wtorek 31 maja w świetlicy wiejskiej w Mościsku odbyła się konferencja inaugurująca kilkumiesięczny projekt dotyczący utworzenia na terenie gminy Dzierżoniów tzw. wsi tematycznych. Pozyskaliśmy 90 parę tysięcy, a projekt trwa przez 8 miesięcy. Są to zarówno warsztaty, stworzenie oferty, wyjazd studyjny, szkolenie z przedsiębiorczości, jak również oczywiście podsumowanie, gdzie wszyscy podzielimy się wrażeniami i przedstawimy materiały, które nam się udało wypracować. Wszystkie podejmowane kampanie w poszczególnych miejscowościach wynikają z kreatywnej pracy lokalnych liderów, którzy pobudzają do działania całe środowisko. To, co chyba najważniejsze, że oprócz liderów są jeszcze inni aktywni ludzie, że liderzy nie robią dla samych siebie i dla idei, ale potrafią zmobilizować mieszkańców do pewnych działań. Świadomi jesteśmy tego, że nie wszyscy muszą się w to wszystko angażować, ale na pewno z przyjemnością rezultaty będą konsumowane. Ten projekt jako projekt związany z wsiami tematycznymi z samego założenia ma cel zintegrowanie mieszkańców i całej oferty wsi na rzecz turystyki chociażby wiejskiej, która ostatnio staje się coraz modniejsza, ale oprócz tych celów turystycznych czy rozwoju to jest przede wszystkim wspólna praca, wspólne poznanie i zrozumienie, co potem procentuje w dalszych procesach, chociażby nawet planistycznych czy jakichś rozwojowych danej miejscowości. Chodzi nam o to, żeby w wyniku tego projektu mieszkańcy opracowali taką ofertę, z której będą mogli korzystać odbiorcy zewnętrzni, jednocześnie żeby nauczyli się przedsiębiorczości społecznej, no i żeby mogli jakieś chociaż niewielkie środki finansowe na tym projekcie, na działaniach tych projektowych i tej ofercie opracowanej po prostu zarobić. Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Razem dla Wsi Zowiesna, natomiast my już od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, mówię my, społeczność lokalna gminy Dzierżoniów, o tym, żeby takie oferty wsi tematycznych opracować, dlatego że to jest naprawdę wejście na kolejny poziom rozwoju tutaj społeczności lokalnej naszej gminy. Projekt jest podzielony tak jakby na dwie części. Jedna obejmuje wdrożenie oferty wsi tematycznej we wsi Owiesno, która już jest opracowana od dłuższego czasu. Druga część to jest taka część warsztatowa dla reszty mieszkańców gminy Dzierżoniów, reszty mieszkańców wsi. Ona obejmuje warsztaty stworzenia dopiero tej oferty. W naszym przypadku wszystko oparte jest na zabytku, który znajduje się w Owieśni. Jest to zamek na kształcie koła. Jest to jeden z dwóch zamków w Europie. No są to niestety już ruiny i będą to warsztaty stworzenia herbu rodzinnego, będą to warsztaty z tańca dawnego, będą to warsztaty ze strzelania z łuku. Naprawdę bardzo atrakcyjna oferta dla osób, które będą do nas przyjeżdżać. Każda ze wsi ma jakiś potencjał. Jednak musi znaleźć taki punkt zaczepienia do wdrożenia tej oferty i tu będą się uczyć, jak tą ofertę najpierw przygotować. Warsztaty prowadzone są pod okiem specjalistów w dziedzinie animacji oraz osób praktycznie działających już we wsiach tematycznych. Z tą grupą zaczynaliśmy pracować tak naprawdę półtora roku temu, gdzieś około półtora roku temu. Jakby w pierwszym konkursie w ogóle ten pomysł, jakoś ministerstwo go nie przyjęło, nie przeszedł, trochę byliśmy zasmuceni. Ale chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że to, że tu powstają, mam nadzieję, że dzisiaj rusza, ten pierwszy moment jest na to, że rusza przedsiębiorczość społeczna i że ci ludzie tutaj dostają takiego wiatru w skrzydła. To wynika właśnie z pracy tak naprawdę i współpracy liderów lokalnych, samorządu terytorialnego, czyli gminy i też przede wszystkim organizacji pozarządowych, które tutaj też kluczową rolę przyjmują na siebie. Muszę powiedzieć, że też to jest taki moment, gdzie te wsie tematyczne są niewyssane z palca. To nie był projekt, który się pisał tak, bo trzeba było to zrobić, bo są pieniądze. To jest zupełnie inna chwila w tej gminie. Jesteśmy w takiej chwili, kiedy ludzie potrzebują tego, kiedy sobie uświadomiliśmy, to, jakby to jest proces. Na początku powstawało partnerstwo lokalne, a teraz wyszło na to, że chcemy się rozwijać, chcemy się nauczyć jako organizacje pozarządowe z tego terenu, chcemy się zarządzać tym przedsiębiorstwem społecznym. Tak? Więc taki pierwszy moment do tego, że wychodzimy, rozwijamy się, idziemy dalej i próbujemy to, co już inni robią tak naprawdę, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, w Europie.
Jestem współzałożycielką wioski tematycznej, wioski czarów i magii w Spytkowie. Wioskę tematyczną prowadzimy od 2012 roku i stale rozwijamy tę swoją działalność. Jest to doskonały sposób na aktywizację mieszkańców i na integrację. Aby zachęcić turystów, aby przyjeżdżali do naszej miejscowości, myśleliśmy, że będzie to wioska czarów i magii. Angażujemy tutaj osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które prowadzą zajęcia, warsztaty rękodzielnicze, tworzą gry terenowe i prowadzą różne zajęcia aktywizujące, szczególnie młodzież i dzieci, i poprzez to zarabiają. Ale ludzie garną się do tego, chcą? Chcą, trzeba ludzi zachęcić. Oczywiście jest to ciężka praca, trzeba być zdecydowanym i przygotowanym na ciężką robotę. W gminie Dzierżoniów z pewnością wszyscy przygotowani są na ciężką pracę, która niebawem przyniesie owoce kilkumiesięcznego szkolenia.